Dobra, witam wszystkich. Lecimy z filmikiem o zegarkach z AliExpressa. Dobra, witam wszystkich. Dzisiaj taki filmik będzie na temat zegarka z AliExpressa, który przyszedł mi właśnie wczoraj, w piątek. Historia tego jest taka, że dostałem taki do naprawy, nie udało się go naprawić. Szukałem na AliExpressie dokładnie takiego samego modelu. No i znalazłem, zakupiłem dwa. Cena jednego na AliExpressie to, uwaga, 4 zł. Także praktycznie tyle co piwo. I powiem wam tak, no jestem ciekawy, czy dokładnie przyszedł ten sam model. W ogóle ten zegarek tutaj miał uszkodzone diody. Niestety próbowałem go reanimować, ale nic z tego nie wyszło. I obsługa tego zegarka jest taka, że po prostu tutaj mamy taki guziczek. Naciskamy i nam się wyświetla tutaj pod tym dioda. Zaraz sobie porównamy te zegarki tutaj. Ten co mam tu i ten co jest w paczuszce, czy będą identyczne, czy może płytka będzie się w środku jakoś różniła. Rozkręcimy je, baterię mam, także nie ma problemu, jakby nie było tutaj. Właśnie też się dowiemy, czy jest przesyłany z bateriami, czy bez baterii. No i co, i lecimy z tematem. Rozpakowujemy paczuszkę, szła 15 dni do Polski i wyciągamy powolutku. Pierwszy zegarek, na razie wyciągnę je tutaj na tą matę, to sobie już wyrzucimy. No i proszę, dwa są zapakowane w folii. Wyciągamy pierwszego. I pierwsze porównanie. Tak teraz tutaj sobie to macam. Generalnie patrzę teraz giętkość tego paska. Mocowanie jest na taki tutaj magnesik mały, że po prostu robimy tak i mamy już zapięte. Jeżeli chodzi o regulację długości paska, w zależności kto ma jaką grubą ma rękę, to wiecie na czym tutaj to polega? Tu to polega na tym, że jak mamy ten paseczek, to możemy wysunąć, to się wsuwa i tutaj sobie obcinamy po prostu. Zabieg jednorazowy, także trzeba ostrożnie docinać sobie tą długość paska i potem w zależności ile tam ucięliśmy, będziemy mieli tak skrócony pasek. Także to jest, pamiętajcie, zabieg jednorazowy. Jak sobie dopasujecie do swojej ręki, to do kogoś ręki już potem to nie będzie pasować, jeżeli ktoś ma na przykład chudszą czy tam grubszą. Dobra, robimy test, czy ten zegarek działa. Tutaj powinienem nacisnąć i powinien się zaświecić. Działa! Super. To jest na tej zasadzie, że po prostu dajemy sobie go na rękę. Naciskamy mocniej. I patrzymy, która godzina. Jak myślicie, fajnie to wygląda? Teraz pewnie się wiele z was zastanawia, jak się tutaj ustawia godzinę. Miałem tą samą rozminę, gdy pierwszy raz zobaczyłem w ogóle ten zegarek. W ogóle porównajmy sobie ten stary. No identyczne wręcz. Okej, ja tutaj zrobię malutką pauzę. Na szczęście mogę komentować, bo robię to w OBS-ie. Różnica jest taka, że ten po lewej stronie od polskiego dystrybutora ma jakby grubszą te tworzywo. Jest, no powiedzmy sobie szczerze, lepiej zrobione niż ten po prawej. Ten po prawej jest jakby tak
nie wiem, mniej tego tworzywa użyli, czy coś w tym stylu. Takie bardziej jakby prześwitujące, a tutaj widać, że mam takie matowe. No i tym się różnią. Jest bardziej sztywny pasek. Lecimy dalej. Wszystko jest tak samo. Tutaj tak, 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 tak. Tutaj tak samo. Może troszeczkę jest tutaj twardsza ta guma na tym pasku. Tu jest taka bardziej mięciutka. Widać, że chyba albo zastosowali jakąś inną proporcję tworzywa, albo po prostu zrobili redukcję tworzywa. Jeszcze raz zapauzuję, tylko wtrącę taki komentarz. Generalnie ładnie wygląda ten z polskiej dystrybucji, natomiast ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że ten z Chin jest bardziej elastyczny, lepiej się będzie na pewno dopasowywał do ręki. Bo wiadomo, jak się robi w to w tysiącach sztuk, to nawet 1 gram robi różnicę. Dobra, ale trzymasz to w kartce, tak ja to upuszczę. Wszystko praktycznie takie same. Tyle, że tutaj mamy naklejkę od polskiego dystrybutora, a tutaj bez naklejki. Także zegarki są identyczne. Zobaczę teraz długi. Jak on będzie wyglądał? Też identyczny. Pytanie, czy działa? Zaraz go sobie nałożymy na rękę i sprawdzamy. Ale może nie będzie widać. 9:53. Nie, dobra, nie. No, generalnie fajnie. Zgaszę światło na chwileczkę. Zobaczę, jak to będzie wyglądało bez oświetlenia. Będzie wtedy pewnie lepiej widać. Fajnie, fajnie. Nie powiem, gdzieś w nocy tak musi to wyglądać dosyć ciekawie. Bardzo prosty, no 4 zł za taki zegarek. Myślę, że jeżeli chodzi o styl, nie są jeszcze takie beznadziejne. Są takie bardzo futurystyczne. Kojarzą mi się z pewnym takim filmem. Tytułu nie pamiętam, ale właśnie. No, albo jakiś Star Trek, nie? Takie opaski, jak mieli na oczy. Dobra, działają zegareczki. Teraz postaram się ustawić tutaj godzinę. W tym celu sobie troszeczkę tutaj wyłapię ostrość i będziemy ustawiali godzinę. Ja sobie wezmę telefon. Telefon wezmę. Nie mogę wam pokazać mojej tapety właściwie, bo mam tam pewną osobę, ale wezmę sobie Sony M4 Aqua, którą robiłem. 15:23. 15:23 i spróbujmy sobie teraz ustawić tutaj godzinę na 15:23. Więc naciskam dłużej. OK, mam. OK, robię pauzę, żeby teraz wam wyjaśnić. Weszliśmy do trybu pierwszego, w którym ustawiamy godzinę. I tutaj mamy najpierw tryb AM. I drugi tryb to jest PM, czyli jest dzień i noc. Tak, żeby już bardziej to szczegółowo, dokładnie wam powiedzieć. I teraz lecimy. Łaj, to jest gorące, chyba cię pogięło. To się zaraz łamie, to jest trzecia, tak? Widzicie, że teraz się zmieniło tutaj na P, czyli PM, czyli popołudnie. Trzecia, tutaj nie ma formatu 24 godziny. 6, 7, 8.
Sprawdzimy przy okazji, czy wszystkie diody działają. 10, 11, 12. Raz. 2. Trzecia, 20, ile? Dokładnie, żeby ustawić. 15, 24. Dobra, jeszcze raz. Mocniej, długo trzymam tutaj przycisk. Jeszcze raz muszę. Trzeba mocniej przycisnąć po prostu. Albo jeszcze, jak jest się w godzinie, to jeszcze raz przyciskamy. Dobra, rozumiem. Jak jesteśmy w godzinie, to musimy jeszcze raz przycisnąć. Nie, nie, nie. Trochę mi się porąbało. Po prostu trzeba stanowczo nacisnąć ten przycisk tutaj. I teraz ile? 25. Najszybko znika. Raz, dwa. Powiem wam jeszcze, zrobię pauzę, że ustawiając tą godzinę, nawet nie zwróciłem uwagi, że tu jest A i P. Ale fuksiansko mi się akurat przestawiło na P, czyli będzie dobrze, 15, trzecia. 3, i teraz dłużej jeszcze raz przytrzymam. OK, i teraz ustawiam minuty. Dobra, zaraz będziemy to pić śrubkę, tylko niech to będzie trochę mniej gorąco. To teraz ty możesz otrzymać. 8 na 9, na 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 25 ustawię. Trzecia 25, jeszcze raz dłużej przytrzymam. I teraz z trybu godziny, gdzie ustawialiśmy, przechodzimy do trybu daty, gdzie tu mamy y i miesiące od 1 do 12. Znaczy miesiące, przepraszam, tutaj w tym wypadku jest rok. Czyli mamy do 59, czyli to by wychodziło 2059 maksymalnie, możemy go ustawić. No i teraz muszę na y ustawić 2020, czyli do 20 dojść. I teraz mamy tutaj chyba 8 na 9 na 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 5. Tutaj w ogóle źle robiłem, także dlatego wytłumaczyłem wam teraz na pauzie. Tutaj mamy rok, trzeba ustawić 2020, no zresztą oglądajcie dalej. 26, 27, 28, 29, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. A co tu jest teraz? Ustawianie jest, jak widać, trochę czasochłonne na 26 teraz. 26, totalnie kurde, nie miałem pojęcia, co robię, ale okej, lecimy dalej. Okej, 27, jeszcze raz przycisnę, długo. Trzecia. I dopiero teraz po tym roku ustawiamy miesiąc i dni na dole. Czy tu jest data, patrzę. 11, 12, raz, 2, 3, trzecia. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proszę się nie śmiać, ale chciałem w dacie ustawić godzinę, ok. 1 na 2 na... Dobra, damy trzecia, 26. 26. Tam jest zostanie 3 odbywa połącze równolegle i 4 środkowo. Dobra, 3:26. No, 3:27 minut. Po prostu kręcąc to na żywca, nie zawsze jesteśmy w stanie myśleć w 100% idealnie. Także dlatego robię tą korektę w postaci pauzy i komentowania zamiast napisów. To. Jeszcze lajcik. Jedno przyciśnięcie. 3:26. Drugie przyciśnięcie.
chciałem zobaczyć, jak robię wycofanie. Aha, idą sekundy. Czyli mamy godzinę? Dobra, co topimy? 3.27? Nie, chwilę. To jest, chyba jeszcze jest data. Tak, dopiero zaczęło mi świtać, że po prostu pierwszy typ to jest tryb ustawiania godziny, drugi tryb to jest ustawianie daty. No i na tym się kończy cała filozofia tego zegarka. Muszę to rozkminić. 3.26. Co? 3.27. 3.27. 4.8. Teraz widać, że tutaj mamy. Mruga nam ten. Mrugają nam. Jeszcze raz. 3.27. Czy nie ma daty? Się wydaje. Teraz nie mruga. Czy to jest data? 3.27. No i dobra. Pierwszy ustawiony, teraz ustawimy drugiego. Drugi ma, druga 31, trzeci 6. Nie, to jest tutaj data. Czyli... Sorry, muszę zapozować, śmiać mi się chce. Totalna rozkmina była przy tych zegarkach. No jest data, jest data. Jest godzina, data i sekundy. Najpierw mamy tak. Godzinę, jak miga. 3.6 to jest data i sekundy. Godzina, data, sekundy. Wreszcie załapały. Brawo. No, czyli rozkminiliśmy. Godzina, data i sekundy są na końcu. Godzina, jak miga. Jak nie migają te dwie pośrodku, to jest data. I potem sekundy są. Czyli ustawmy sobie tego już dokładnie 15.30. Lecimy. To chyba będzie teraz. Pierwszy, drugi. Chwila, może godzina, data, tak? Dobra, no to czyli ustawimy najpierw godzinę 15.30. Okej, 31. Jeszcze raz nacisnę. I teraz mamy... Teraz bardzo duży, ale jeszcze na year. Aha, czyli jest year. 20. Dwudziesty, no pewnie. I mamy styczeń. 1 na 2 na 1 styczeń. Aj. Który dzisiaj jest w ogóle? 25 stycznia. 1 na 2 na 1. I teraz 25. Ok. I mamy ustawiony zegarek. 3.31. Idealnie. Wyłącza się. 3.32. Pierwszy 25, czyli data i sekundy. 3.32. Pierwszy 25 i sekundy. I to wszystko. Ustawiony zegarek z godziną, z datą. Elegancko jeszcze tego tutaj sobie ustawię datę, bo tutaj było źle. Bo tutaj mamy 3.30,
A mamy 3:27. No i sekundę, tak? Czyli dobra, lecimy jeszcze raz. Dłuższe przetrzymanie. Trzecia. Trzydzieści jeden, okej. Trzecia. Przestawiłem już tutaj, trzeba właśnie No dobra, przedrugę. poruszaj, czekaj, to ci Trzecia. powiem sobie. Nie, tam nie wiem. 31, jeszcze raz Dobra, dłużej. ja tą dziesiątkę sobie gdzieś bliżej wziąłem, nie wiem, Year. czy mi to w ręce wpadnie. I teraz ustawiamy rok. Nie, tam na pewno nie jest. Dobra. Rok jest w formie, powiedzmy, sekundowej. Czekaj, poczekaj, zobaczcie, jak się nie wypowiem. 5, 8, 5, 9, Dobra, 6. Mamy to który? zobaczcie. 2020. Jeszcze raz, bo sekundę nawet, to jeszcze raz, zaczynam Rok wszystko mamy zaczynać. 2, 7 na 8 na 9 na Dobra, 2. to będzie na tyle. OK. Bo drugi raz to przerobiłem. I teraz Coś się wyskipnie, jest. miesiąc. 1 na 2 na Na pół sekundy. 1 styczeń. No dawaj, daj na pół sekundy. I lecimy 25 stycznia. Musisz sam pisać jeszcze. 25 i Radosław, ustawione. jeszcze nie wiem, Dwa ale tak zegarki mi się wydaje, ustawione. także nie wiem. 565, Może tak? minuty nie będą idealnie zgodne, bo Proszę. tu będzie pewnie 34, a tu będzie 32, a u mnie mam na komputerze 33, czyli komputer jest po środku. I teraz tak. Jeszcze raz? 3:34, Jak pan 3:32, nie może pierwszy zobaczyć? 25, pierwszy Jeszcze 25, raz. sekundy, sekundy. I czekaj, dlaczego to tysiąc? No jeszcze raz. I tak właśnie Jeszcze wyglądają raz. zegarki Steam za 4 złote. Pole magnetyczne A wiadomo, jest że tych nie ma. zegarków tyle, że o Jezu, mogłem testować je Jeszcze raz, tygodniami, dobra. można powiedzieć. Naprawdę strasznie dużo Jeszcze jest raz. wybór na AliExpressie Jeszcze raz. zegarków przeróżnych, okrągłych, kwadratowych, z Bluetoothem. No już te lepsze, takie Jeszcze do raz. 100, to już są naprawdę fajne, bo mają obsługę Jeszcze raz. na przykład Jeszcze raz. WhatsAppa, jakieś tam mierzą Starczy. nam tętno, jakie mamy. Dobra, starczy, To jeszcze są raz. najprostsze, żeby po prostu Jeszcze raz, założyć bo pan wie. tylko na Dobra, rękę i zamknij sobie ten wyraz. wiedzieć, Dobra, która jest zamknij sobie godzina. wyraz, bo ci nie odpalę fajki. I co najlepsze, one niby są wodoszczelne. Nie będę tego sprawdzał, ale Dobra, teraz zrobimy takie zamknij sobie porównanie. wyraz Rozkręcę i już pan wszystko zobaczy, nic nie na. widzę. Dobra, nie, ja już tam nie będę pokazywał, jak je rozkręcałem, bo ten filmik już i tak długo trwa. Na tym zakończę. Widzieliście, jak wyglądają zegarki z Chin za 4 złote, najprostsze. Czas dostawy 15 dni do Polski. I to było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.